Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o cudownym rozmnożeniu chleba. Jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? A Jezus wziął chleby, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. Stoję naprzeciwko ołtarza, na tle ołtarza głównego w Konkatedrze Ostrowskiej. Tam, gdzie każdego dnia celebrowana jest msza święta. Chrystus rozmnaża chleb, ten chleb eucharystyczny. Rozdaje nam każdemu, kto chce, tyle, ile chce. A my możemy do Niego przynieść to, co my mamy. Choć to jest tak mało, choć to tak niewiele. Cóż to jest dla tak wielu? Chrystus czeka na to, co Mu przyniesiemy. Można tak powiedzieć, że przychodząc na mszę świętą, choćby w niedzielę, na patenie składamy to, co przynieśliśmy. Tę odrobinę chleba, te nasze dobre uczynki, trudy, smutki, radości. Kapłan podnosi, ofiarowuje Panu Bogu, a potem to przemienione daje nam jako ciało Chrystusa. Nie martwmy się, że mamy mało, że może tak niewiele możemy ofiarować Chrystusowi, kiedy przychodzimy. Zawsze przynieśmy tyle, ile możemy. Chrystus to pobłogosławi, pomnoży, rozda, abyśmy znów na następne dni mieli siły. Nie bójmy się ofiarowywać wszystkiego, co mamy Chrystusowi. Wpatrując się w ołtarz, prośmy o Ducha Świętego, byśmy coraz głębiej mogli przeżywać każdą mszę świętą. Zatrzymać się na tym momencie, kiedy kapłan podnosi chleb. Wpatrywać się. To Jezus. Jezu, pomóż mi. Jezu, prowadź mnie. Jezus, uzdrawiaj mnie. A potem powiedzieć dziękuję, że znów otrzymałam od Ciebie chleb na życie wieczne.